Z nami Filip Jankowicz, kapitan Telepiasta. Filip, 2 tygodnie, 4 mecze. Dacie radę? Musimy, nie ma innej opcji. Trenowaliście tak jak zawsze, czy może jakaś inna forma przygotowań była? Odpoczynek, pełna regeneracja przed meczami, także coś nowego. Coś nowego. Marcin się będzie grał, bo widziałem ostatnio kontuzję chyba kostki i pytanie, czy na tyle dobre macie masażystki, że go wyleczyły? Nie, niestety. Coś się, jego przyszła żona nie stara. No, co poradzić? No, chłopak już wypadł w tym sezonie. No już nie zagra. Zima też raczej odpada. To nieładnie, bo kobieta przed ślubem powinna się starać. Po ślubie to rozumiem. Może go, że tak powiem brzydko mówiąc, odpuścić, ale przed jednak powinna się starać na tyle, żeby go wyleczyć. Widać, jaki Marian jest. Dobra, teraz bardziej tutaj sprawy piłkarskie. Ile punktów w tym sezonie jeszcze chcecie ugrać w tych 4 spotkaniach? Rozumiem, że plan maksimum to jest 12. Realnie? 12. I to mi się podoba, takie podejście cieszy. Telepiast, nazwa, która już bardzo długo na arenach tutaj trójmiejskich funkcjonuje. I co? I podobno znika już po tym sezonie z mapy tutaj naszej ligi. Być może w przyszłym sezonie pod inną nazwą będziecie występować. Natomiast no, Telepiast jako Telepiast przechodzi do annałów. No niestety, no już zamknęli swoją działalność. Już więcej pieniędzy nam nie sypną niestety, no ale nie ma co narzekać, tak? Kilka lat nas zasponsorowali. No, będziemy szukać kogoś innego, no. Mam nadzieję, że znajdziemy. No już wiadomo, teraz Ergo Arena nam odpada. Mamy nadzieję, że na sztuczną znajdziemy pieniądze sponsora. Łezka się wokół zakręci przy okazji ostatniego meczu, czy jednak twardy po męsku zagracie i po prostu zejdziecie z tej murawy? Zagramy po męsku. Potem zapijemy smutki. No właśnie, bo jakaś ceremonia zakończenia powinna być w tym wypadku, jeśli to będzie ostatni mecz. Wręczenie na przykład jakiegoś okazałego pucharu, jakiejś, nie wiem, tablicy pamiątkowej. No to może do organizatora pytanie, czy się postara, czy nie. Coś musimy, Filip, wymyśleć w takim układzie, bo to no, kawał czasu, kawał sezonów kilka, tak naprawdę kilkanaście, bo to od początku bodajże byliście w PL3. Nie, jeszcze byliśmy w Redboxie, graliśmy tutaj chyba jakieś po 2 sezonach czy 3 przyszliśmy. To ile to będzie lat łącznie? Łącznie bodajże od 2010 nas sponsorowali. Z 7 lat. No to naprawdę szacun dla sponsora, szacun dla Telepiasta. Dzięki niemu mogliście się ruszać, dzięki niemu mogliście te 7 lat funkcjonować jako drużyna. No ale teraz plan na wiosnę jest taki, że szukacie sponsora i chcecie dalej grać, tak? Dokładnie. No tutaj taki troszeczkę apel od razu przy okazji. Szukamy sponsora. Telepiast. Bardzo dobrze. No dobra, zdrówka życzę. Trzymajcie się dzielnie. Dzisiaj tutaj blisko zera temperatura, więc chyba jakiś wspomagacz musi być na rozgrzanie. Nie, to po meczu już. To na spokojnie na murku. No i to mi się podoba. Dobra, Filip, powodzonka w takim razie i do zobaczenia. Nie, dziękuję, żeby nie zapeszać. Dzięki.